Nad bezpieczeństwem odpoczywających czuwa wykwalifikowana kadra. Czy wszystko jest zgodnie z paragrafem i zdrowym rozsądkiem, sprawdzała także Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Trwa akcja Bezpieczne Wakacje. W Młodzieżowym Domu Kultury w Opolu trwają półkolonie. Niezależnie od pogody dzieci mają rozmaite zajęcia, które rozwijają ich kreatywność. Ja wycinam rybki i będziemy z tego robić obrazki. Dzieci są pod fachową opieką wykwalifikowanej kadry. Dorośli czuwają, by najmłodsi mogli oddawać się swoim ulubionym zajęciom. W czasie wakacji lubię grać w piłkę nożną, chodzić na półkolonie MDK. Robiliśmy właśnie prace plastyczne i są bardzo fajne. To można rysować, naklejać. Poszliśmy do zoo. Było bardzo fajnie, że zwiedziliśmy wiele zwierząt. Bawię się z królikiem, bawię się na trampolinie, na ustawce. Program przygotowany przez Młodzieżowy Dom Kultury musiał zostać zaakceptowany przez odpowiednich urzędników. Każdy turnus ma swoją tematykę. Obecny to lato pełne przygód, pełne atrakcji i pełne wycieczek. To wycieczki m.in. do Zoo Opolskiego, do Hydropolis we Wrocławiu. Będziemy także zwiedzać rynek we Wrocławiu, to także rejs statkiem po Odrze. No i jak to przystało na Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, to zajęcie artystyczne. Nad bezpieczeństwem zorganizowanych forum wypoczynku dla dzieci i młodzieży czuwa Sanepid. Na terenie województwa opolskiego zarejestrowanych jest już prawie 440 turnusów obozów, kolonii i półkolonii. Kontrole przeprowadzone w pierwszym tygodniu wakacji nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Wnikliwie sprawdzamy i oceniamy warunki zarówno zakwaterowania, jak i pobytu wypoczywających. Warunki, w jakich dzieci uprawiają sport, rekreację. Sprawdzamy również pomieszczenia, stan wyposażenia, stan techniczny mebli, stan czystości i porządku zarówno w obiektach, jak i w ich otoczeniu. Sanepid reaguje na każdy telefon, czy to od uczestników kolonii, czy też ich rodziców. Wówczas wysyłane są kontrole. Wszystko dla bezpieczeństwa wypoczywających. Hanna Honisz, Kurier Opolski.